Szczęść Boże, witam po raz kolejny na trzeciej naszej katechezie. Na początku streszczenie pierwszych dwóch. Pierwsza katecheza miała za swój cel pokazanie pewnego procesu tworzenia więzi między człowiekiem a Panem Bogiem. Procesu, który przebiega w trzech etapach. Jest to usłyszenie o Jezusie, spotkanie z Nim osobiste, zakochanie się w Nim i wyznanie swojej miłości. Ten proces pokazałem na początku, na przykładzie pewnej historii ludzkiej, Ani i miłości, by przejść na poziom bardziej ogólny. Jest to coś bardzo uniwersalnego, owe cztery kroki tworzenia więzi międzyosobowej. Katecheza skończyła się pytaniem skierowanym do Ciebie, na jakim Ty jesteś kroku, na jakim Ty jesteś etapie budowania Twojej więzi z Jezusem Chrystusem. Zapowiedziałem wtedy, że następne katechezy podejmą tematy związane z naszymi sposobami, współczesnymi sposobami spotykania się z Jezusem. Są trzy płaszczyzny naszego spotkania z Jezusem, które są dla nas dzisiaj dostępne. Pierwsza płaszczyzna to jest Słowo Boże, druga płaszczyzna to jest modlitwa, trzecia to sakramenty. I zapowiedziałem, że kolejne katechezy będą podejmowały te właśnie tematy. Druga katecheza podjęła pierwszy z tych tematów, czyli Słowo Boże. Mówiłem na temat tego, jak istotne jest Słowo Boże w życiu chrześcijanina. Cytowałem świętego Hieronima: nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. I przeszedłem do omówienia pięciu obowiązków, jakie ma każdy chrześcijanin wobec Pisma Świętego. Pierwszym z tych obowiązków jest słuchanie, drugi to czytanie, trzeci studiowanie Bożego Słowa, czwarty uczenie się na pamięć, a piąty to posłuszeństwo. I demonstrowałem obraz dłoni trzymającej Pismo Święte, pokazując ważność każdego z tych palców, z tych obowiązków, ale podkreślałem, że wszystko zmierza ku temu, żeby człowiek był posłuszny Bożemu Słowu. O to najbardziej w tych obowiązkach chodzi. Zapoznałem Cię także z bardzo prostą metodą studiowania Pisma Świętego, bo jeśli chodzi o słuchanie, czytanie, uczenie się na pamięć, to sprawa jest jasna. Jasna jest sprawa też, jeśli chodzi o posłuszeństwo, choć bardzo trudna, ale mogła zachodzić wątpliwość, w jaki sposób tak bez studiowania, bez zapisywania się na wyższą uczelnię, bez jakichś kosztownych słowników, encyklopedii, programów komputerowych, można studiować Pismo Święte. I pokazałem taką prostą metodę studiowania, polegającą na tym, że po kilkukrotnym przeczytaniu Pisma Świętego, zapoznaniu się z przypisami, z odsyłaczami do innych fragmentów, zadajemy naszemu tekstowi pięć pytań. Każdy z palców to ściąga dla jednego z pytań. Palec serdeczny to jest pytanie o miłość, co tam możemy znaleźć na temat miłości. Palec wskazujący, taki karcący, to pytanie o grzech, co ten fragment mówi na temat grzechu. Dalej kciuk ma nam przypomnieć pytanie dotyczące wskazówek dla naszego życia. Jeżeli idziemy za wskazówkami, to tak. Jeżeli ignorujemy te wskazówki, to taka perspektywa naszego życia. Ten środkowy palec centralny każe nam ułożyć taką centralną, zwartą myśl, takie jedno zdanie streszczające cały fragment. I mały palec, który przypomina nam znak zapytania po jego zgięciu, każe nam zapytać się, czego nie wiemy, by potem na to konkretne już pytanie szukać odpowiedzi. Mam nadzieję, że przyjąłeś na siebie te obowiązki, traktując to nie jako ciężar do dźwigania, ale jako szansę Twojego spotkania się z Bogiem i poznawania Pana Boga. To poznanie zaprowadzi Cię do zakochania się w Nim, zakochanie do wyznania tej miłości, zbudowania z Nim relacji przyjaźni i miłości. Czas na kolejną katechezę. Tym razem będzie ona poświęcona modlitwie. I rozpocznijmy znowu od randki, od spotkania chłopaka i dziewczyny w jakiejś kawiarni. Nie zdradzę imienia dziewczyny. Może Ty się domyślisz, czy to będzie Ania, czy to będzie Kunegunda. Przypatrzmy się takiej parze siedzącej tam gdzieś przy oknie, przy stoliku. Jak to wszystko wygląda? I widzimy
chłopaka, który mówi, i dziewczynę, która nie odzywa się ani razu. Widać, że nie jest problem w tym, że chłopak nie chce słyszeć tego, co dziewczyna ma do powiedzenia, ale nie potrafi z niej wydobyć ani jednego słowa, ani jednego zdania. Prosi, prowokuje, męczy, pyta, a dziewczyna tylko pięknie się uśmiecha, ale nie wypowiada żadnego słowa. W takim spotkaniu, w takiej relacji, w takiej rozmowie, gdzie należy postawić znak zapytania, trudno odnaleźć coś, co będzie budować więź między tymi ludźmi. Może przyjść moment i chwila, kiedy chłopak powie dość, bo chciałby usłyszeć to, co dziewczyna ma do powiedzenia. Chciałby usłyszeć, kim ona jest, jak myśli, jaka jest jej wrażliwość. Chciałby wreszcie usłyszeć te słowa, jakie chciałby słyszeć każdy zakochany facet, czyli kocham cię, a nie usłyszy, bo dziewczyna nie mówi ani słowa. Jak ma na imię ta dziewczyna? Czy to Ania, czy Kunegunda? Oczywiście, że Kunegunda. Głupio robi, tak nie buduje się związku. Ale przypatrzmy się innej sytuacji. Też chłopak i dziewczyna siedzą w kawiarni przy stoliku i dziewczyna mówi, i to mówi nader obficie. Potoki słów płyną z jej ust. Chłopak widać, że kilka razy robi jakieś oddechy, żeby coś wtrącić, ale ona nie pozwala. Cały czas mówi. Mówi i widać, że nic nie słucha. To też pewnie Kunegunda i taki rozwój związku także nie wróży sukcesów. Ale takie patologiczne randki niestety są też obrazem niejednej chrześcijańskiej modlitwy, gdzie z jednej strony nie ma tej modlitwy, czyli człowiek zamyka swoje usta, nie chce nic wypowiedzieć do Pana Boga, bo tutaj widzimy obraz tego związku, człowiek i Pan Bóg, ale widzimy też taką drugą stronę, drugą skrajność, gdzie człowiek owszem mówi do Pana Boga i to mówi bardzo, bardzo dużo, ale nie ma zamiaru słuchać tego, co Bóg ma jemu do powiedzenia. I to też jest błąd. Najprostsza definicja modlitwy to rozmowa człowieka z Bogiem. A jeśli mówimy o rozmowie, to musi być pewna równowaga. Jedna strona mówi, druga słucha, druga mówi, ta pierwsza słucha. Musi być wymiana myśli, musi być mówienie i słuchanie, jedno i drugie. Jeśli nie ma mówienia, źle się dzieje. Jeśli nie ma słuchania, źle się dzieje. A jeśli mamy zważyć pewne proporcje słuchania nad mówieniem, to z tego faktu, że mamy dwoje uszu i jedne usta, to powinniśmy raczej dwa razy tyle słuchać, niż mówić do Pana Boga. A przyznajmy, że modlitwa, jeśli nie jest w ogóle zaniedbywana, jeżeli ona jest, to często jest takim ludzkim monologiem skierowanym do Pana Boga. Czasem litanią różnych próśb, czasem nawet jest to dziękczynienie, ale nie ma chwili, w którym człowiek słuchałby Pana Boga. A Pana Boga trzeba słuchać, żeby rozmowa była rozmową. Taka jest wola Boża, żebyśmy modlili się. Gdy Jezus był z uczniami w ogrójcu, miał pretensje do nich, że śpią, zamiast czuwać, zamiast modlić się. Więc odpowiedzmy na to Boże wezwanie, czuwajcie i módlcie się i módlmy się, ale módlmy się w sposób właściwy. I ta katecheza poświęcona jest tak naprawdę wprowadzeniu cię w taką bardzo prostą metodę modlenia się Słowem Bożym. Taką prostą metodę, w której jednocześnie będziesz słuchał, i to dużo słuchał Pana Boga, a jednocześnie mówił do Niego. I jest to metoda bardzo prosta. Tak naprawdę składa się ona dokładnie z trzech części, które każdą z tych części można wyrazić jednym słowem. Jeśli zapamiętasz trzy słowa, to zapamiętasz tę metodę modlitwy. Najpierw takie
wstęp do samej modlitwy. No, musisz znaleźć czas i miejsce. Miejsce w miarę odosobnione, żeby nikt ci nie przeszkadzał. Dla innego będzie to wczesny ranek, dla innego wieczór, dla innego, nie wiem, moment w ciągu dnia. Potrzebny jest też czas. Ta metoda, no, potrzeba więcej trochę czasu niż minutę, dwie. 10, 15, 20 minut to jest taki optymalny czas. Im więcej, oczywiście, tym lepiej. Potrzebne jest do tej metody oczywiście Pismo Święte, bo będzie to metoda naszego modlenia się ze Słowem Bożym w ręku. Potrzebne jest odpowiednie nastrojenie, odpowiednia intencja. No, chcę się spotkać z Bogiem, chcę się do Niego modlić, chcę do Niego się zwracać, ale przede wszystkim chcę Go słyszeć. Warto też na początku zwyczajnie chwilę odetchnąć, wziąć trzy oddechy, zamknąć na chwilę oczy, wyciszyć się. Warto pomodlić się Ducha Świętego, czy jakimś tekstem, czy spontanicznie, jakimś choćby jednym zdaniem i rozpoczynamy naszą metodę, naszą modlitwę. Składa się ona z trzech części. Pierwsza część wyraża się jednym słowem czytaj. Jedno słowo czytaj, więc bierzemy Pismo Święte i czytamy. Czytamy w taki normalny, naturalny sposób, ani zbyt szybko, ani zbyt wolno. Ale zwyczajnie, zdanie za zdaniem, linijka za linijką. Jednak w tym czuwaniu, w tym czytaniu musi być taka pewna nasza czujność, czuwanie. Chodzi o to, żeby mieć przede wszystkim świadomość, że nie są to jakieś tam słowa, jakaś tam książka, choćby bardzo interesująca, ale są to słowa, które Bóg do nas kieruje. Bóg do nas mówi i chcemy tego Boga usłyszeć, co On ma nam do powiedzenia. Do powiedzenia teraz, w tym czasie i dla mnie konkretnie. Więc ta czujność nasza polegać będzie na tym, że czytając fragmenty, linijka za linijką, jesteśmy obserwatorami swoich takich wewnętrznych poruszeń. Co to jest takie poruszenie? Tu nie chodzi o to, żeby jakiś fragment Pisma Świętego wywołał w nas jakiś taki wielki emocjonalny wstrząs, że wybuchniemy płaczem, że coś nas szczególnie jakoś tam rozraduje, że aż krzykniemy. Mogą się zdarzyć takie sytuacje, ale nie będą zapewne częste. Chodzi o coś najczęściej bardziej subtelnego. Jeżeli nas jakiś fragment zaciekawi, jeżeli on będzie dla nas jakoś szczególnie interesujący, zaintryguje nas, jeżeli nas uderzy jakimś szczególnym swoim pięknem, jakąś mądrością, którą tym odkryjemy, albo jeżeli też wzbudzi jakiś sprzeciw, że będzie jakiś trudny do przyjęcia. Nieważny jest charakter tego poruszenia, ale jeżeli odczuwamy coś, to jest to taki sygnał, tak to traktujmy, że jest to coś od Boga dla nas na tę chwilę. I jest to jednocześnie sygnał, żebyśmy skończyli czytanie. Koniec tego pierwszego etapu tej metody. Nie czytamy już dłużej. Nie chodzi w tej metodzie o tym, żeby przeczytać całe Pismo Święte. Nie. Chodzi o to, żeby znaleźć coś, co Bóg dla nas przeznaczył. A znajdujemy w ten sposób, że czytamy, czekając na jakieś takie wewnętrzne, subtelne reakcje, takie wewnętrzne, uczuciowe, emocjonalne. I wtedy stop. Nie czytamy już ani chwili dłużej, ani jednej linijki więcej. I przechodzimy do drugiego etapu. Drugi etap tej metody, prostej metody, polega na powtarzaniu. Czyli druga część to powtarzaj. Czyli jakaś linijka, werset, pół wersetu nas jakoś szczególnie zaintrygowało, to czytamy to drugi raz. I czytamy trzeci raz, powtarzamy czwarty raz, powtarzamy piąty raz, powtarzamy spokojnie szósty raz, siódmy raz. Za siódmym, ósmym czy dziewiątym razem prawdopodobnie nie będziemy musieli już powtarzać, bo będziemy to znali na pamięć. Bardzo dobrze. Możemy wtedy zamknąć Pismo Święte, zamknąć też oczy, jeżeli nam to pomoże, i powtarzać ten fragment w pamięci. Powtarzać, powtarzać, powtarzać. Niejako smakując ten fragment. Można też powiedzieć, próbując zrozumieć, ale nie gońmy za tym zrozumienie, bo to zrozumienie nie zawsze przyjdzie, nie zawsze jest możliwe i nie zawsze też chodzi o zrozumienie tego fragmentu.
Tutaj posługuję się czasami takim porównaniem z małżeństwa. Czy bycie męża z żoną polega na tym, że tę żonę zawsze się rozumie? No, dzięki Bogu, nie na tym to polega, bo nie zawsze się tę żonę zrozumie, a jednak trzeba z nią być i warto z nią być. Dobrze jest z nią być. Tak samo Słowo Boże. Czy zawsze zrozumiemy to Słowo Boże? Nie zawsze zrozumiemy, ale zawsze warto być. Bo Słowo Boże to sama obecność Boga w nas, przy nas. Więc warto przy tej obecności być, w tę obecność się zanurzać. Więc smakujemy, próbujemy zrozumieć, na ile to jest możliwe, przy tym smakujemy i jesteśmy z tym Słowem. Pozwalamy temu Słowu zagościć w naszym umyśle, w naszym sercu, zaprosić to Słowo do naszego wnętrza. To jest ten drugi etap. Powtarzanie. A trzeci etap można streścić słowem mów. Módl się. Czyli teraz ty wypowiedz swoje słowo do Pana Boga. Oczywiście w oparciu na to, co Bóg w swoim słowie skierował do ciebie. Co masz mu powiedzieć? No nie wiem. To, co będziesz czuł na daną chwilę, na dany moment. Daj Bogu swoją odpowiedź na Jego słowo. I to będzie twoja modlitwa. Możesz Panu Bogu za coś podziękować. Możesz Pana Boga przeprosić. Możesz prosić o coś. A możesz wszystko po kolei. Tak jak będzie cię prowadziło natchnienie. Pamiętaj, że nie chodzi tu o kwiecistość twoich słów, o poprawność zwrotów. Może to być twoje stękanie, jęczenie. Może to być bardzo nieartykułowane. Bylebyś z intencją spotkania z Bogiem mówił mu to, co czujesz, to, co przeżywasz. Trzy proste etapy. Czytaj, powtarzaj, mów. I to jest wszystko. Oczywiście jest szereg pytań związanych z tym, no nie wiem, jak długo powinien trwać każdy z tych etapów, ale to nie jest dobre pytanie, bo jak długo masz czytać? No, nie liczy się tego w minutach czy w sekundach, ale liczy się coś innego, liczy się to poruszenie. I może być tak, że czasami po prostu otworzysz Pismo Święte i pierwsze zdanie, na które spocznie twój wzrok, poruszy cię. No to ten etap będzie bardzo krótki, kilkusekundowy. I nie staraj się czytać więcej. Jak cię poruszyło to pierwsze zdanie, zatrzymaj się przy nim. Ten pierwszy etap masz już za sobą. A innym razem przeczytasz jedną stronę, drugą stronę, minie 5 minut i też jest dobrze. Nie nastawiaj się na czas, nie patrz na zegarek, tylko szukaj poruszeń, które będą w twoim sercu. Ile czasu masz powtarzać? Znowu, nie chodzi o czas. Chodzi o to, żeby się nakarmić tym słowem. Każdy ma też inny temperament. Jeden potrzebuje dłużej, drugi krócej. Też mamy taki czy inny dzień, taką czy inną naszą wrażliwość w danej sytuacji. Spokojnie, powtarzajmy tak długo, aż się tym słowem nasycimy, aż poczujemy, że już wystarczy. I dalej, ile ma trwać nasze mówienie do Pana Boga? No tyle, ile masz do powiedzenia. Czasem masz do powiedzenia dłużej, czasami masz krócej. No w praktyce, jak pokonasz te wszystkie trzy etapy, zakończysz swoją modlitwę, spojrzysz wtedy na zegarek, to możesz zauważyć, że minęło 10 minut, a masz 20 minut, więc możesz to wszystko jeszcze raz powtórzyć. W tym sensie, że znowu otwierasz Pismo Święte i czytasz dalej. Nie powtarzasz tego, co czytałeś, tylko czytasz dalej, dalszy fragment, po to, żeby znowu znaleźć fragment, który cię poruszy. Wtedy znowu stop. Nie czytaj tego dalej. I zacznij powtarzać to, co cię poruszyło, po to, by znowu dać swoją odpowiedź. Trzy proste kroki. Czytaj, powtarzaj, mów. Jak to może wyglądać w praktyce? Usłyszysz za chwilę słowa, ale generalnie ta modlitwa oczywiście zawsze jest taką modlitwą umysłu, serca, ale no, inaczej nie możemy. Więc otworzyłem Ewangelię, jest to 15 rozdział Ewangelii Jana i wchodzę w naszą modlitwę. Skupiłem się, pomodliłem się i wchodzę, zaczynam czytać. Pierwszy etap, czytaj. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każda latorość, która nie przynosi we mnie owocu,
odcina każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitsze. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. I może, nie musi tak być, ale możesz, właśnie ten werset, wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Może on poruszy kogoś. W tym momencie poruszył mnie. Więc kończę czytanie. Nie czytam już następnych wersetów, ale koncentruję się na tym fragmencie, który mnie poruszył i wchodzę w drugi etap. Powtarzanie. Wy już jesteście czyści dzięki słowu. Wy już jesteście czyści dzięki słowu. Wy już jesteście czyści dzięki słowu. Dzięki słowu. Jesteście czyści dzięki słowu. Już jesteście czyści dzięki słowu. Wy już jesteście czyści dzięki słowu. Wy już jesteście czyści dzięki słowu. I zaczynam swoją modlitwę. Jaką? Każda modlitwa będzie inna, bo jeden będzie bardziej przepraszał Boga za to, że to słowo nie było obecne w jego życiu i przez to nie oczyszczało go. Inny podziękuje za obecność tego słowa w życiu, za to, że to słowo oczyszcza. Ktoś może prosić, Panie Boże, proszę Cię, przychodź do mnie ze swoim słowem, żebyś mnie oczyszczał. Pragnę Twojego słowa, pragnę Twojego oczyszczenia. Taka czy inna modlitwa, Twoje spontaniczne słowo skierowane do Pana Boga. Oczywiście to pewien skrót, pewien obraz, pewien przykład. I teraz rzecz niezwykle ważna, bardzo istotna. Nauczyłem Cię bardzo prostej, a jednocześnie bardzo efektywnej, bardzo dobrej metody modlenia się Słowem Bożym. Ta metoda nazywa się Lectio Divina, jest bardzo stara metoda. Choć podaję ją w takiej bardzo prostej, może uproszczonej, niektórzy mogli mieć pretensje, że zbyt uproszczonej, ale chyba nie mają racji wersji. I teraz Twój ruch. Wiesz już wszystko, wiesz, na czym to polega, wiesz, jakie są części tej metody. Rzecz w tym, byś zaczął się teraz modlić. Byś wziął swoją Biblię, otworzył fragment Ewangelii, zaczął czytać spokojnie, nie śpiesząc się, patrząc w swoje serce, mając świadomość, że Bóg do ciebie mówi i czekając na poruszenie. Na to, aż cię coś zaciekawi, zaintryguje, zainspiruje, wtedy zrób sobie stop. Nie czytaj dalej. Skoncentruj się na tym, co cię poruszyło i powtarzaj, 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 smakuj, przeżywaj to słowo. A potem na to Boże słowo skierowane do ciebie odpowiedz Panu Bogu swoim słowem. Czytaj, powtarzaj, mów, módl się do Niego. I taki mały aneks. Jest takie słowo, które w tym kontekście jest takim bardzo szatańskim słowem. To słowo jutro. Szatan to inteligentna bestia i on w tym momencie, kiedy wysłuchałeś tej konferencji, wcale ci nie powie, że to, co usłyszałeś, jest głupie. Przypuszczam, że on nawet pochwali. Powie, rzeczywiście dobra metoda, to musi być bardzo prosta dla ciebie. Może nawet cię zachęci i powie, będziesz się modlił tą metodą, ale doda to jedno właśnie szatańskie słowo, jutro. Bo dzisiaj jesteś już zmęczony, bo dzisiaj tyle się wydarzyło, bo nie masz czasu, bo tyle spraw jeszcze do zrobienia. Jutro, jutro. A jutro powie ci to samo, czyli jutro. Nie odkładaj tego na jutro. Zrób to dzisiaj. Wypróbuj. I próbuj każdego dnia przychodzić do Boga w modlitwie tą właśnie metodą. Przez to poznasz Boga. Gdy Go poznasz, to się zakochasz. Gdy się zakochasz Bogu, oddasz Mu swoje życie.